księża Palotyni. Święty Wincenty Palotti mawiał: szukaj Boga, a znajdziesz Go. Szukaj Go we wszystkim, a znajdziesz Go wszędzie. Szukaj Go w każdym czasie, a znajdziesz Go zawsze. Nie wiem, czy te słowa przed 25 laty spowodowały, że księża Palotyni odpowiedzieli na wezwanie archidiecezji lwowskiej i przybyli do Brzuchowic, aby rozpocząć duszpasterską posługę. Ale wiem, że gdy dzisiaj je przywołuję, to stanowią one dobrą charakterystykę tej decyzji i czasu, za jaki składamy dziękczynienie. Życie zakonne oparte na drodze rad ewangelicznych zakłada służbę dla innych. Służbę, która wymusza poszukiwanie tych, co potrzebują pouczenia, umocnienia i poprowadzenia drogą wyznaczoną przez Boga. Bardzo dokładnie wiedział o tym i rozumiał to święty Wincenty Palotti, dlatego mówi: szukaj Boga, to znaczy tak jak wszyscy są powołani, co więcej zobowiązani do naśladowania Jezusa Chrystusa, tak samo wszyscy odpowiednio do swoich warunków i stanu są powołani do apostolstwa. I w tym duchu rozpoczęło apostołowanie, przybrało różną formę przez te lata. W tym miejscu do apostolatu w imię Jezusa istniało seminarium duchowne, dom otwarty na grupy rekolekcyjne i wreszcie duszpasterstwo parafialne. Dla potrzeb apostolatu powstał najpierw ten dom z kaplicą, a potem rozpoczęła się budowa kościoła parafialnego z zapleczem duszpasterskim. Wszyscy widzieliśmy, jak wielu ludzi zaangażowało się w to dzieło. Byli wśród nich i są nadal duchowni i świeccy, którzy odpowiedzieli na apel księdza Piotra i całego zgromadzenia. Wznoszona świątynia cieszyła oczy wszystkich i napełniała radością. Przyszedł jednak dzień pożaru, który stał się ciężkim doświadczeniem. I to trzeba było przeżyć i zacząć odbudowę, która zjednoczyła na nowo wielu ludzi. I takie doświadczenia stanowią historię tych 25 lat. I wobec nich znów można przywołać słowa świętego Wincentego Palotti, który doświadczając różnych wydarzeń powiedział: życie Jezusa Chrystusa niech będzie życiem moim, czyli życiem radosnego głoszenia, szczęśliwego budowania Królestwa Bożego, ale i cierpienia. Dzisiaj, pamiętając o tym, dziękujemy za tak różne doświadczenie. Osobiście cieszę się, że w tym gronie zakonnym podsumowujemy na modlitwie ten czas. Jesteśmy my i Bóg, my i Jego prawda, my i nasze wspólne doświadczenie. Często powtarzamy, że po burzy przychodzi słońce. Niech i teraz słońce sprawiedliwości, Jezus Chrystus zmartwychwstały, prowadzi waszą wspólnotę i pozwoli jej cieszyć się opieką opatrzności Bożej, wstawiennictwem Matki Bożej oraz świętego Wincentego Palotti i świętej Teresy. Niech wytrwanie towarzyszy waszym wszystkim dziełom i poczynaniom, aby radość wasza była większa od wielu przeciwności, a wdzięczność i szacunek ludzi ciągle ukazuje, jak bardzo jesteście tutaj potrzebni, bo tak jak wszyscy są powołani, co więcej zobowiązani do naśladowania Jezusa Chrystusa, tak samo wszyscy odpowiednio do swoich warunków i stanu są powołani do apostolstwa, czyli nauczania prawdy, że z Chrystusem można czynić świat lepszym. Na koniec pozostawiam jeszcze jeden drogowskaz waszego założyciela. Błogosławieni, którzy pragną być świętymi, albowiem oni będą nasyceni.
Niech nasz głód będzie wielki, a pragnienie wzrastania w świętości gorące. Bądźmy pewni, Bóg nas nasyci i pamiętajmy jeszcze. Niech panuje w nas stałe i bezgraniczne zaufanie Bogu. Z tego zaufania płynie pokój.